Dobra, gramy. Moi drodzy, kurde, poprzednia gra, szkoda, że się nie nagrała. Nie wrzucę jej na archiwum. A fajna była, miałem lunetę razy 8, lunetę razy 4. Na dachu kampiliśmy elegancko z SKS-em. No dobra, no. Było, minęło. Jak jeszcze coś mnie zdenerwuje, chyba zaraz sobie zrobię drinka z wiśniówką, bo... Będę musiał się zrelaksować, no. A potem dymy będą, fikołki. Ej, gościu! To jest moja przestrzeń. Uciekaj stąd. Bunkol alkoholik. No, to jakbym wziął w nocy APAP, bo mnie głowa boli, to jestem znowu ćpunem. Albo lekoholikiem. Czy lekomanem, o, lekomanem. To już nie można nic zrobić. Już nie można nic zrobić. O nie, on znowu na live je. To jest obżarciuch, taki tłusty i gruby, bo znowu je obiad. No nie, jak można spożywać jedzenie? Nie. No, jedzenie się tylko robi zdjęcia na Instagrama. Czy live padł? Tak, live padł, ale już wróciliśmy. No, po prostu komputer mi cały się zrestartował, tak świątecznie. Taka świąteczna atmosfera, można powiedzieć. No jak się zrestartował? No tak... Jeszcze był dźwięk taki... Komp za 10k z funkcją autorestartingu, moi drodzy, to jest najnowsza technologia. To wchodzi dopiero na rynek. Kiedyś był taki wirus, jeszcze pamiętam, jak chodziłem do gimnazjum, to był taki wirus, że on był strasznie uporczywy i tam jakieś łatki tam ściągali na to i tak dalej, że wyskakiwała wam informacja, że wam się komp zrestartuje i nie dało się tego, no nie dało się tego odwlec, nie? On się jakoś nazywał, czy ktoś pamięta? I na to jakieś się specjalne tam łatki ściągało. Taki wirus bardzo paskudny był. Bardzo popularne to było i to... I to... Kuź demol, co jest grane? Robak ble... A, blaster to był? Luneta. Nie wiem, ale jego jedyna funkcja to była taka, że no, restartował komputer, nie? I to bardzo często występowało. Na przykład prawie wszystkie komputery w szkole były tym zarażone. I facet nie wiedział, co zrobić, a my normalnie uczniowie, którzy, nie wiem, mieli już z tym do czynienia, bo tam w domu się zdarzyło, to myśmy to robili, nie? Myśmy usuwali to. To zwykła komenda shutdown był... Nie, to nie była zwykła komenda Windowsowa shutdown. Kurde, no, jak ktoś nie wie, to niech się nie wypowiada. To był jakiś tam, kurde, zaimplementowany. I to nawet wyskakiwało takie okienko, że zostanie zrestartowany komputer w przeciągu 60 sekund. I nie dało się tego wyłączyć. I musiało dojść do restartu. Dziwne to było. Jeszcze pamiętam, jak się miało Avasta darmowego i na starym kompie, nie wiem, czy ktoś pamięta, jak te Avasty strasznie obciążały. To był darmowy program, fajny, tylko że niefajne było to, że obciążał działanie systemu i jak szła aktualizacja Avasta,
to wszystko już mi cięło, wiecie, był taki spadek FPS-ów w grach na przykład i po prawej stronie na dole tam w treju wyskakiwało: baza wirusów została zaktualizowana i kuźwa, ja już wiedziałem po prostu, nawet to nie musiało wyskakiwać, ja już wiedziałem, że ta baza wirusów jest aktualizowana. Nadal obciąża Avast? No nie wiem, bo jest tam, ja z Noda korzystam. Nie z... z tego. A, nie pamiętam już. Ostatnio licencję wykupiłem na rok za chyba jakieś śmieszne pieniądze, za 20 zł. Nortona, a, Nortona używam. Na G2A kupiłem tą licencję, tam jakoś tanio było. Nie, za 15 zł, albo... A, już nie pamiętam teraz za ile. Norton. No i no, że ja mam Norton taki, wiecie. To jest Norton taki na kompa, na internet, na wszystko tam. Antywirus za 20 zł. No bo to jest taka licencja... Słuchaj, no to jest taka licencja lepsza, nie? Za 20 zł. No ja wiem, że wy macie licencję z Pirate Bay'a, nie? To nawet nie musicie mówić. Ja już to czuję. To już tu byłem w tym domku. Ja mam AVG z torrentów. No cóż, no ja święty nie byłem, no to ja też, co, też się tam czasem coś ściągnęło. Ale wiecie, jak to działa. No nie mogę, no nie mogę takich rzeczy, no. Ja teraz jestem streamer, kurde, youtuber. Muszę mieć wszystko oryginalne. No pieniądze wydaję, po prostu pieniądze wydaję. Zanim został youtuberem, był piratem. Tak, z rumem chodziłem i... Ej, śmieszne to było, Dawid. Kurde, aż se piątkę przybiję. Takie to było dobre. Koszty działalności. No są takie koszty działalności. No i dobra, lecimy. Mamy Skara, luneta razy 4. Czego jeszcze chcieć? Plecak większy może się przydać, kamizelkę już mamy. Jakiś Pornhubik premium? Nie, nawet nie wiem, jak to działa. Premium? Czemu ludzie w ogóle kupują jakieś te porno tam strony premium? Co oni tam mają wtedy? Lepszą rozdzielczość tych materiałów, czy co? Nie wiem. Chyba że tak uwielbiają daną stronę, że chcą ją wspierać, kupując premium. To jest jak streamer, nie? Jak ktoś lubi streamera danego i lubi go oglądać, to mu da donate'a, to mu bitsa wyśle, to mu da suba. Do czego oczywiście zachęcam, moi drodzy, wszystko macie poniżej, tam możecie kliknąć. No, chyba że nie lubicie, nie? No to wtedy wiecie, no to niestety hamuwa wtedy leci, wchodzi adblock. Wchodzi adblock hamski. I tak zwana darmowa rozrywka. Tak zwany jesteście... O, o kur... Co tu się wydarzyło?
Patrzcie, jakie bronie. Mamy Skara, mamy M16 i SKS-a. Co my czynimy teraz? Skara i SKS-a. Czekajcie. Jakie to są amunicje? Dobra, bierzemy. Bo to Dawid tutaj strzela i lutuje znów do zera. Dziewięć. To. Dobra. I tak z reklam na Twitchu w Polsce się nie zarabia prawie. Tak, nie zarabia się. Ale uwierz mi, gdyby... Znaczy zarabia się coś, no dobra, już zarabia się. No. Tylko, że wiecie, to są zarobki tam. Paręnaście dolarów na dzień. Ale wiesz, z drugiej strony... Mieć, a nie mieć tych paręnaście dolarów na dzień. W skali miesiąca, rozumiesz? No to już jest trochę inna sprawa. To już jest trochę inna sprawa. Na przykład, nie wiem, w skali miesiąca, nie? Mieć 1000 zł, a nie mieć tego 1000. Co można za 1000 zł zrobić? No, powiem wam tak. Można na przykład za 1000 zł kupić sobie jedzenie. Można kupić sobie dżinsy. Można za 1000 zł kupić sobie... No nie wiem, nigdy nie miałem 1000 zł. A, że można premki kupić za 1000. No, ile można premek za... Nigdy nie uprawiałeś... Co? W wiarce? No, powiem wam tak. Dużo przed wami. Dżinsy za 1000 zł, Ajano. No, a co ci powiem, Ajano? A ty byś co? Co byś zrobiła za 1000 zł, Ajano? Pewnie byś na ciuchy wydała. Dobra, moi drodzy. Godzina... Która jest? Dobra, powiedzmy, że 19. Najwyższy czas sporządzić miksturę. Dobra. Tak na smaka. Miksturkę. Kociołek. A! Kociołek! Jaki drunk stream? Świąteczny stream. Moi drodzy, Gieselbart, ale nie wiem, czy to nie powinno się czytać tak po niemiecku. Gieselbart. Nie, raczej nie wyszło. Gieselbart89, dziękuję ci bardzo gorąco za wsparcie kanału subskrypcją. Dzięki wielkie i pozdrawiam serdecznie. Wszyscy na czacie teraz salutują Kappa7, bo wiedzą, że nowy członek rodziny to ktoś ważny. Prawda? Co prawda zawsze to jest jedna, że tak powiem brzydko, gęba do wykarmienia. Ale, no jednak ta miłość jest mocna. Papapara, paparara.
pyr, wesołych świąt. 2500 biców od Saka Szwilego. To ja muszę chyba zerować kociołek. Saka Szwili, twoje zdrowie. Kociołek. Kurde, dzięki wielkie. Ale poszło. Łopanie, lej drugiego. Nie no, spokojnie, spokojnie no. Co wy mnie chcecie opić? Zaraz mnie wyniesą nogami do przodu. Ty 2500 to na koszulę nową. A wiecie, że muszę nowe koszule kupić? Dobra, ja wam coś powiem. Ja się tego nie wstydzę, nie? Kurde, przytyłem okropnie w ciągu ostatniego roku. I oczywiście po świętach wiadomo dieta. Ale jest taka bekowa sytuacja, że kuźwa mi już nie pasują stare koszule. I muszę kupić normalnie nowe koszule. I w ogóle, a to, że mam jedne dżinsy, to jest prawda niestety. Muszę sobie kupić, bo ja nie wiem, czy wy też tak faceci macie, bo kobiety to lubią mieć ten. Ja nienawidzę je chodzić na zakupy i stąd wynika też czasami ten minimalizm, jeśli chodzi o garderobę, że na przykład facet to w jednych spodniach potrafi chodzić, no bo mam jedną parę dżinsów, no. A tam się wypierze, to się ten, nie, to będą. No i to jest tak, że wiecie, no. Nie jest tak, żeby nie stać mnie na spodnie, nie? Czy coś, ale... jakoś tak sobie ustawiłem ten donate goal teraz, tak trochę, żeby się zmotywować. Żeby się zmotywować, bo... Bo może w końcu pójdę, no. Może w końcu pójdę, kurde, do tego sklepu i kupię sobie jakieś nowe ciuchy. No. Jakie jedne dżinsy? No... Dżinsy za coś, wiadomo. Lubię w tą grę grać z takiego powodu, że tutaj mogę sobie pogadać z wami, w sensie jak teraz lutuję, nie? Podobna sytuacja jest w Hearthstone, że jak sobie gram w Hearthstone'a, to też zrobię ruch, dobra, a potem czas na gadanie. Teraz jak nie ma akcji, to mogę sobie pobiegać i pogadać. I jest spoczko. Dobra, zobaczmy jak strefa teraz dojdzie tutaj do tego miejsca. Nie wiem, czy ja teraz do plomby nie dostanę w twarz. Dobra, zobaczmy jak się pojawi strefa. Pewnie gdzieś tutaj. No nieciekawie to wygląda, bo muszę biec. Polecam bojówki zamiast dżinsów. No normalne dżinsy, no to... Ale na dupie ci się rozpruły, to też przytyłem. Dajcie spokój. Ze skrajności w skrajność. A jeszcze ja wam powiem, nie wiem... Jak chodziłem do podstawówki i gimnazjum, to byłem najniższy z klasy. Byłem najniższy z klasy. Bardzo wolno, że tak powiem, ten proces... rośnięcia, wzrostu, czy jak to tam nazwać, u mnie się pojawił. I ja byłem, i byłem strasznie szczupły, nie? I jadłem, i wszystko jadłem, i tego, i ja sobie tak nawet dobrze jadłem, bo ja i sobie słodyczy dużo jadłem, i obiadów, i tego. Ale byłem zawsze chudy, tak, że jak na przykład tak brzuch wciągnąłem, to żebra wszystkie było, można policzyć, nie? I potem zacząłem rosnąć, to kuźwa z najniższego zrobiłem się najwyższy, rozumiecie tą skrajność? Bardzo szybko rosnąłem, chyba za szybko rosnąłem wtedy. I do dzisiaj mam problem właśnie ze stawami kolanowymi, bo coś tam się podupczyło niestety w organizmie. No. I teraz mam 1,93 m. I no, raczej nie jestem najniższy. Dobrze tam, no nie łapcie za słówka, rosnąłem. Rosnąłem, jejku, rosnąłem. Dobra tam.
Co to kuźwa strzela? Ale nie mógłbym takich kociołków pić więcej tak dużo, wiecie, bo to jest gazowane bardzo. Ale wypiłem tego na eksa tak zwanego. Bo to 2500 biców to jest okazja mocna. Tutaj piszą mi swoje historie. 15 cm plus i bardziej czuję coś w kolanach. No, ja mam mocny problem z tymi kolanami. Miałem iść na szprycowanie, tam mieli mi coś kuźwa, mieli mi coś tam strzykawą, jakieś, nie wiem, coś co by mi pomogło. Tu, 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 tu. Wodę w kolanach. Nie, jaka tam woda w kolanach. Krz, 07, siema, siadł. Odbioru, ile wypite? Nie, dopiero jedna szklaneczka, spokojnie. My nie jesteśmy jakimiś dzikusami. Spuszczy wypuszczonymi. Oj, 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 23 zostało. Samochód. Ktoś płynie, czy nie? Dobra, moi drodzy. Spadamy stąd. Dobra, nie wiem. No kuś! Ej, no jak ta głowa wystaje, to nie jest takie proste wcale do strzelenia, no. Ej, 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 ej. Ej, 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 ej. To słabo już, po pół litra jesteś. 0,7? Krzy, krzy. Na jakich ustawieniach graficznych? Na niskich przede wszystkim.